Witajcie kochani, dziś przychodzę do Was z przepisem na pyszne placuszki gryczano-owsiane. 200 g przepłukanej kaszy gryczanej niepalonej zalałam na noc wodą. Tak samo postąpiłam ze szklanką płatków owsianych. Namoczoną przez noc kaszę gryczaną i owsiane płatki zblendowałam, aż powstała gęsta papka. Następnie mieszam obydwie masy i dodaję 2 łyżki przyprawy do piernika oraz 2 łyżki miodu. Po czym ponownie mieszam. Rozluźniam konsystencję ciasta odrobiną wody. Dodaję szczyptę soli oraz trochę oleju ryżowego i mieszam. Na pierwsze placki można rozgrzać odrobinę oleju na patelni, a później już smażyć bez tłuszczu. A tutaj moja propozycja podania placuszków na słodko z bananami i startą czekoladą. Placki są bardzo smaczne i proste w wykonaniu, dlatego zachęcam do ich zrobienia. Życzę smacznego i do usłyszenia w następnym filmiku.